Jeszcze nigdzie w Polsce nie postawiono rozjazdu na obiekcie stalowym, ale to się właśnie zmienia wraz z przebudową Warszawy Zachodniej. Właśnie tutaj, za moimi plecami. Zapraszam Was na film. Zaczynamy! Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć i czem Awiznosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050. Dziś nie będę Wam mówić o Warszawie Zachodniej, jeżeli chodzi o część stacyjną. Dziś będę Wam mówić o Warszawie Zachodniej, o torowisku, bo torowisko jest rozległe i wbrew pozorom nawet dla osób, które się nie interesują kolejnictwem, całkiem ciekawe, bo to co tutaj powstaje to faktycznie w przyszłości możliwość lepszego wyjazdu z Warszawy bez większych korków, bez większych kolizji w poziomie szyn, tylko po prostu nowymi wiaduktami kolejowymi wyjazd z dużą prędkością bezpośrednio z Warszawy. I to właśnie się teraz dzieje i buduje, zaczynając od obiektu M03, który właśnie teraz widzimy. To co tutaj widzicie, po prawej stronie to są cztery, no tutaj już dalej trzy, cztery tory bezpośrednio na Warszawa Czyste i Warszawa Włochy, które wyjeżdżają. Po lewej stronie od tego zjazdu w dół będą tory tylko i wyłącznie w kierunku Warszawa Włochy, a to co zjeżdża na dół to właśnie jest bezpośredni tor dla pociągów KDP, pociągów dużej prędkości, które będą stąd jechać bezpośrednio do Łodzi. Dalej tunelem pod całymi Odolanami i będą wyjeżdżać przez Warszawa Gołąbki. Tutaj mamy dwa wloty. Jeden wlot, ten po prawej stronie, to jest wlot również dla kolei dużych prędkości, a ten po lewej to jest dla pociągów normalnych jeżdżących przez Warszawę Zachodnią, które będą jeździć tędy na Warszawę Czyste, czyli to co się tam znajduje trochę dalej po prawej stronie. Co warto podkreślić, pociągi na KDP, czyli kolej dużych prędkości, będą tędy mogły wyjechać dopiero kiedy rozpoczną się prace budowlane przy tym tunelu dalszym i do tego czasu te tunele, te obiekty i te nawy, które tutaj są przygotowane na te tory, będą puste. Po prostu nic tam nie będzie, będą kościoły zaporowe, żeby po prostu pociągi mogły tutaj zatrzymać się przed wyjazdem, jakby przypadkiem się rozpędziły i tyle. Pociąg tutaj faktycznie będzie mógł wjechać, będzie można się na spokojnie przejść, jak kogoś to będzie interesować. Natomiast co się zmieniło tutaj na przestrzeni ostatniego czasu? No tam dalej mamy powoli już wykopywany dalej wyjazd po stronie wschodniej od tego obiektu, a na górze właściwie zasypka jest już prawie całkowicie gotowa i są przygotowania prac do dopuszczenia do użytku nowych torów, jak i włącznie tutaj właśnie widzicie, że trochę więcej tych torów, szyn i tak dalej jest poukładane właśnie pomiędzy już torami użytkowymi, to dlatego, że po prostu to jest najlepsze miejsce na schowanie tego typu obiektów. No bo umówmy się, kto ukradnie szynę z toru, na którym aktualnie jest prowadzony ruch? No właśnie, a przypadków kradzieży na tego typu placu budowy jest zawsze niestety co niemiara. Bo wiecie, jak czyjeś nieogrodzone, niczyje, no to wiadomo, że Polak oczywiście weźmie. Ale to taka dywersja moja bezpośrednio bez jakichkolwiek kontekstów, jeżeli chodzi o ten plac budowy, tylko taka ciekawostka. Natomiast tutaj widzimy dalej bezpośrednio obiekt M02, który widzicie jest takim powolnym wjazdem bezpośrednio na górę. Przejdźmy się bezpośrednio tutaj raz jeszcze nad tym zjazdem KDP, który właśnie tutaj będzie. Tak jak powiedziałem, tutaj nie będzie na razie torów, tylko i wyłącznie to będzie suchy wiadukt, który będzie przygotowany, znaczy suchy tunel, który będzie przygotowany. Jeden tor będzie tylko i wyłącznie nam tędy przejeżdżać ze wszystkich trzech, które są przygotowane. Tutaj pociągi będą wjeżdżać na górę z tego środka torowiska. Po prawej stronie trzy tory, po lewej stronie będą również trzy tory. Aktualnie tam jeszcze nie rozpoczęły się prace budowlane przy nich. Przynajmniej, znaczy jest jeden tor, ale on nie jest aż taki dobrze zrealizowany, w sensie nie jest do niczego podpięty, nie jest jeszcze w sieci, a to co górą jedzie, na czym właśnie teraz lecimy, będzie jechać na linię nadomską, dalej przez obiekt M031, który widzieliśmy już tam dalej, natomiast wracając jeszcze do niego, czyli do obiektu M02, który na wprost mamy, dołem przejeżdża już aktualnie linia łącząca Warszawę Zachodnią z Warszawą Włochy. Tędy będą jeździć w przyszłości docelowo już tylko i wyłącznie pociągi dalekobieżne, ale aktualnie oczywiście wszystkie pociągi tędy kursują w związku z całą przebudową.
Ale lecimy dalej, bo tutaj na tym łuku pociągi będą mogły jeździć z prędkością 80 km na godzinę. Na obiekt MZ01 i tutaj jest tytułowa strona tego filmu, czyli rozjazd, który się znajduje właśnie na tym obiekcie. To jest pierwszy raz w Polsce, kiedy został zabudowany rozjazd na obiekcie stalowym, na wiadukcie stalowym. Z tego co słyszałem, w Europie jest jeszcze takie jedno miejsce, jest to gdzieś w Niemczech. I to jest drugie miejsce, gdzie się to pojawiło. Sam byłem podczas montażu tego rozjazdu, w nocy to się działo, z poniedziałku na wtorek. I za chwilę wam dokładnie pokażę, jak to wyglądało też w nocy. Z poniedziałku na wtorek 23-24 stycznia, jak to się by było bardziej ciekawe, jak to wyglądało. No i tutaj w okolicy mamy już jeden tor, który właśnie wjeżdża bezpośrednio na wiadukt, aby po nim mogły wjechać wszystkie dźwigi, po których były rozwożone właśnie te części torowiska. Przypominam, że zgodnie z tymi pierwotnymi założeniami marzec, kwiecień, wtedy najprawdopodobniej po tym wiadukcie nowym już pociągi powinny jeździć na linię tatomską, ponieważ będą kolejne wyłączenia torów, więc muszą być kolejne włączenia, by po prostu w kierunku Radomia pociągi mogły już teraz jechać. Wtedy też planowane jest uruchomienie linii pociągowej, linii SKM S4, która będzie łączyć Piaseczno z Wieliszewem, a w przyszłości z Zegrzem Południowym. Ale zanim to się stanie, to wiadukt musi być całkowicie skończony. I o ile mamy już faktycznie tory, to nie są jeszcze całkowicie podbite. Co z ciekawych rzeczy możecie tutaj zobaczyć, że ponieważ jest rozjazd, to ten wiadukt też się rozszerza w stronę lewą, jak możecie zaobserwować. Możecie się zatrzymać i zobaczyć dokładnie. Natomiast tak wyglądało przełożenie już bezpośrednio elementów rozjazdu. Rozjazd ten składa się, jak typowy tego typu rozjazd na takim łuku, z trzech części, które były przewożone wszystkie osobno w nocy. Ta cała operacja trwała tak pewnie mniej więcej 3 godzinki jakoś, bo tutaj się kręciłem. Nie powiem wam dokładnie ile, bo straciłem dosyć w pewnym momencie już trochę czasu i miałem przyjemność przy okazji wtedy latać jako jedyna osoba legalnie w Polsce dronem, bo na dronoradarze nie było żadnego innego dronu wtedy w Polsce. Natomiast co ciekawe o tym obiekcie, czyli obiekcie MZ1, mogę powiedzieć to, że na nim jest zastosowana technologia już na nowych wiaduktach, jak jest realizowana, czyli to nie jest tak, że mostownice drewniane są przyczepione bezpośrednio do stalowego wiaduktu, tylko to są betonowe podkłady, na których, pod którymi jest tłuczeń, a pod tłuczniem jest ta część stalowa, co oznacza, że to wszystko nie jest połączone, tylko i wyłącznie właśnie wszystko siada na tłuczniu. Co jest zaletą w tym przypadku, bo dzięki temu po prostu pociągi mogą lepiej tutaj jeździć. No i to jest po prostu też nowocześniejsze rozwiązanie, którego wcześniej nie było realizowane. Jak na przykład cały most średnicowy w Warszawie jest na drewnianych podkładach. Zresztą większość linii średnicowej jest na drewnianych podkładach. Jak ktoś się przyjrzy podczas jazdy pociągiem, to zobaczycie, że tam wszystko na drewnie stoi. Aktualnie drewniane podkłady się używa tylko i wyłącznie w specjalnych rozjazdach, na których nie ma jeszcze pozwoleń i dopuszczenia na betonowe części i to też nie jest rozjazd, tylko jak dobrze pamiętam krzyżownica, ale dokładnie jak to się nazywa po kolejowemu wam nie powiem, bo ten sposób w tym momencie nie pamiętam. Natomiast tak wyglądał ten cały obiekt w nocy, mniej więcej koło pierwszej w nocy, jak tutaj latałem. No i to wszystko było składane, montowane, ponieważ to była operacja pierwszy raz coś tego typu w Polsce, to oczywiście nie mogą również mnie tutaj zabraknąć, dlatego dla was trochę nagrałem ujęcie z nocy, chociaż tak jak widzicie, no mój dron nie jest przystosowany idealnie do tego typu warunków. Co prawda oczywiście wszystkie części prawne spełnia, bo światełko na górze migało, ale no na matrycy dużo nie widać, tak? Znaczy, widzimy mniej więcej, jak jest tutaj oświetlone, że jest ten nowy rozjazd, jest tutaj opuszczony na tym specjalnym dźwigu. Też zwróćcie uwagę, że jak powiedziałem wcześniej, tutaj te tory, jeden tor musiał być już ustawiony, bo właśnie po tym torze wjeżdżał ten dźwig, który tutaj się łamał i mógł bezpośrednio zamontować te części do zjazdu. Też one od razu musiały zostać idealnie wytyczone, aby po prostu już były na docelowym miejscu, nie trzeba było ich przestawiać w trakcie późniejszych etapów budowy, więc one są już bezpośrednio na tym miejscu, gdzie będą później przez cały okres użytkowania. I dlatego również ten wiadukt cały, który tylko i wyłącznie jeszcze przypomnę, został cały nasunięty w tym miejscu, się rozszerza, ponieważ w pewnym momencie się pojawia nagle trzeci tor, który właśnie odjeżdża na ten kolejny obiekt, który się nazywa obiekt MZ2, właśnie po nim wjeżdża bezpośrednio na część Warszawy Zachodniej. Tutaj widzicie raz jeszcze kolejny demontaż kolejnej części już bezpośrednio
tutaj na takich specjalnych też wagonach to przyjeżdża. Na tych wagonach właśnie, co ciekawe mogę powiedzieć, te rozjazdy, tory na łuku i tak dalej, wszystkie nietypowe obiekty torowe i kolejowe, które muszą przyjechać na placy budowy, i taki element przyjeżdża w całości już na plac budowy, więc te części, które wy widzicie, one przyjechały jako jeden element na plac budowy. Jak widzicie, one są szersze niż faktycznie skrajne torów, w związku z tym one jadą na pochylone, tak żeby oczywiście nie zahaczyć o sieć trakcyjną, ale być pod kątem, bo wtedy mniej miejsca zajmują na szerokość i te pociągi mogą lepiej przyjechać. Taki wagon przyjeżdża bezpośrednio od fabryki, no i tutaj może przyjechać bezpośrednio właśnie na plac budowy, jest to rozkładowane wszystkiego tego typu rozjazdy, no i te wagony wracają ponownie do producenta tego typu części. Z ciekawostek mogę powiedzieć, że ten największy rozjazd, który tutaj jest o promieniu 2,5 tysiąca metrów, został zamontowany w zakładach w Bydgoszczy. Natomiast jeden z jego elementów, krzyżownica, został wykonany w odlewni we Francji. Następnie te wszystkie elementy są bezpośrednio na placu budowy spawane termiczno i w ten sposób powstaje jedna wielka konstrukcja, która później zachwyca miłośników kolejnictwa, no i oczywiście pasażerów, którzy dzięki temu mogą szybciej przejeżdżać przez tego typu rozjazdy z pociągiem. Ale w większości to jest jeden wielki element, także nie chcę nawet myśleć, ile to waży. To są po prostu kosmiczne cyferki, kosmiczne ceny, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. Ale jak widzicie, oczywiście tutaj wykonawca, który mnie zaprosił, raz jeszcze dziękuję właśnie za zaproszenie mnie i za możliwość zrealizowania takiego filmu, abyście mogli to zobaczyć bezpośrednio z miejsca wydarzeń. Dzięki Budimexowi mogę wam pokazać, tutaj jest właśnie wykonawcą tejże inwestycji i tejże całej przebudowy. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten proces, który się działo właśnie w nocy. Ja trochę nie będę ukrywać, że zadbałem przez tą nockę. No i następnego dnia nie miałem na szczęście sesji, tak jak będę mieć jutro, kiedy wy to oglądacie. Dziś, kiedy wyglądacie ten film, jest finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszam was, w linku macie w opisie zrzutkę, znaczy eskarbonkę włośpową, więc jak ktoś mnie nie spotkał, to zapraszam do dorzucania. No i oczywiście jest jeszcze jedna licytacja na udział w odcinku. Natomiast to ogólnie by było mniej więcej tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ten ogólnie wiadukt jest ogromny, bo jak widzicie, ja tu na spokojnie sobie mogę latać w środku, na zewnątrz i przez, do, wy, dookoła dronem. To jest po prostu ogromne, ale robi największe wrażenie dopiero wtedy, kiedy na niego się wejdzie albo się nim przejedzie i po prostu widać, jak to jest ogromne. Do zobaczenia niedługo. Cześć!